Pani, powóz zajechał na dziedziniec. Nie, no nie, nie tak, nie tak, nie tak, no. Trzeba więcej uczucia. O, brwi zmarszczyć trochę. Pani, powóz zajechał na dziedziniec. Otwarte w las. Pani. Nie, no. Nie tak. No. Pani. Pani. Otwieraj oczy. No kij diabeł. Antoś? Tak cienko? Już otwiera. Antek. Ojcze, no skąd ty to wziąłeś, no? Wiesz, no. Pędrach ciężki, a jeszcze ta walizka. Wujaszku, kto pędrak? Nie męcz mnie, nie kobieto. Siadaj o sobie tu na fotelu. No tak. Zdejm płaszcz. Czekaj, Wujaszek też się rozbierze. Basia chce jeść. Szot, przyjacielu, masz co do jedzenia? Aj, to tak, zdaje się, że jest kawałek śledzia. Nie będziesz dziecka karmił śledziem. No zszedłem do sklepiku, tylko że już nie chcą dawać na kredyt, no. Zresztą i tak zamknięty, no. Przywiozłem trochę pieniędzy z tego objazdu, ale niewiele. Rano kupimy bułki i może jakieś tam owoce. A teraz skocz do sąsiadów, może dadzą trochę chleba, mleka. Aha. Słuchaj. Pożycz przy okazji książkę telefoniczną. Po co? No powiem ci później. Dobra, ale... Tylko trzeba dziecko położyć spać. Wójciu, bawić się? Ja miałam się z tobą bawić. Jak w pociągu. Mamusia nie przyjdzie. Ta pani, która cię wsadziła do pociągu, mówiła, że mamusia nie może przyjść do ciebie. Ale to Mam. No to dobrze. No jedz, maleńka. Jedz. I pij, to zdrowo. A jak wyleję? W pociągu jakieś dwie paniusie poczęstowały ją mlekiem. Aha. Mała rozlała mleko i zamazała to. A cóż to jest? Tu jest zapisany adres. Tylko jakiś niewyraźny przez to mleko. Ale nie, ty pij, maleńko, pij. A nie będziesz krzyczał? Co ci przyszło do głowy? Nie będę. Wujaszku. Co? A teraz opowiedz bajkę. Dobrze, ale jak pójdziesz do łóżeczka? No Antoś, no. A gdzie my ją położymy? W moim łóżku, a ja się prześpię na fotelu. Mów ciszej. Jeszcze przestraszysz dziecko tym pasem i swoimi minami. Ja? Patrz. Jest! Moje najsroższe. No popatrz na to. Moje najsroższe miny. Takie, przy których każdy pędrak umiera ze strachu, ją tylko bawią. Co za dziecko? Wujaszku, bajka. Dam ja ci bajkę. Przykryj się, Basiu. Tak. Wujku, a tamten wujek nie powie mi dobranoc? To jest wujek Jurek. Jurek. Powie ci oczywiście, powie. Ta. Dobranoc, maleńka. Śpi spokojnie. Dobranoc. A bajka. No więc... Za górami, za lasami żył sobie... Pastuszek i ten pastuszek się... Kolewca. Raz znalazł małą księżniczkę. Jak Basia? Jak Basia.
księżniczka była sama, jedna w wielkim pałacu. Nie, Basiu, ty nie jesteś sama. Jesteśmy przy tobie. I pastuszek powiedział. Tak, bajka. Zasnęła. Jakie śliczne dziecko. Powiem ci, przyjacielu, chętnie zatrzymałbym ją przy sobie. Ależ Antoś. Przy naszej biedzie, przy tych wyjazdach. Może się kiedyś wybijemy. Może będziemy sławni i bogaci, ale na razie. No wiesz, przecież ja tylko wkraczam na scenę, żeby powiedzieć: pani hrabi? Pani hrabino, powóz zajechał. A ty? Ja gram różne potwory. Ale kiedy to dziecko przytuliło się do mnie bez strachu, o Jurek, nigdy jeszcze żadne dziecko się... Mów lepiej, jak to było. Skąd ją wziąłem? Skąd? W Piotrkowie wsadziła Basię do pociągu jakaś pani. Mówiła, że jest żoną lekarza. Podobno matka małej wpadła pod pociąg. Boże! Zdążyła tylko odepchnąć dziecko. A jej nie uratowano. Przed śmiercią zdołała wyszeptać adres, pod który trzeba było wysłać dziecko, nie wiem, rodziny czy znajomych. Pani doktorowa podobno wysłała list. Ktoś miał czekać na dziecko w Warszawie, a adres zawiesiła Basi na szyi. Co? I nikt nie czekał? No nikt. I co gorsza? Dwie okropne paniusie, jedna w zielonym kapelusiku, a druga w czerwonym, zapragnęły napoić ją mlekiem. No i wtedy dziecko rozmazało adres, usiłując zetrzeć mleko z sukienki. A te dwie zaczęły krzyczeć, jeszcze nie chciały zapłacić za mleko. I wtedy ona przytuliła się do mnie. I podbiła cię na zawsze. No nie śmiej się. Widzisz, do mnie jeszcze nigdy żadne dziecko się nie przytuliło. Każde się boi. Zaledwie spojrzy na moją gębę. Taka gęba to nieszczęście. A ona nie. I miałem ją zostawić. Mamusia. Przykryj ją. Biedactwo. Żeby choć znaleźć ludzi, którzy się mieli nią zająć. No. A właśnie, czekaj. Spróbujemy coś odczytać. Dawaj tę kartkę. Dawaj. Chyba nic się nie da. No. Jaka to może być litera? Chyba duża. Aha. A ta druga to T. Z całą pewnością. No, chyba to jest imię. Jakie imiona mają literę T na drugim miejscu? Zaraz. Ptolomeusz. Druga litera w słowie kretyn jest R. Czyś ty na głowę upadł? Skąd Ptolomeusz? Jaki Ptolomeusz? No było takie imię. Było. W dynastii egipskiej Ptolomeuszów. Widziałeś kiedy żywego człowieka o takim imieniu? No, bądź ty mądrzejszy. Będę mądrzejszy. To może być Stefan. Ale to nie jest Stefan. Za krótkie. Ciszej. To słowo jest znacznie dłuższe. Albo, mam. Stanisław. Tak, Stanisław. Widzisz, tu jest zarys eł. I widać jeszcze kropkę. To pewnie kropka nad i. O. Nie ma wątpliwości. Stanisław. W tym atramentowym morzu utonął Stanisław? To doskonała zabawa. Takie odgadywanie. Ale jest to łatwo. No. W tym miejscu ocalały trzy litery. Olsz. To głowa nazwiska. Nogi też widać. Ski. Ilu liter brak w środku? Chyba dwóch. Na więcej nie ma miejsca. Wiem.
To jest Olszewski. Nie. Mamy go na Olszewski. Nie mamy, nie mamy, bo może to być również Olszowski. A Olszowski jest tyle, co Olszewski, a Olszewskich tyle, co Olch na naszej ziemi. Zabiłeś mi olchowego klina w głowę. Jest nadzieja, że ci puści pędy, bo olchy lubią wodnisty grunt. No zostaw ten but, dziecko śpi. A, słuchaj. Trzeba odczytać adres. A adres jest bardzo zamazany. Warszawę widać? Wyraźnie. Szawa. Nie, ten może być nie szawa. Nie może być. Bo ta dama mówiła wyraźnie, że dziecko jedzie do Warszawy. Ulica długa, czy krótka? Krótka. Mam. Jak Boga kocha, mam. To jest Lil. Widzisz? Aj, ty. Chyba tak. Przesuń się bliżej lampy. Jest. Jelna. Co to znaczy? Jelna. No cóż innego może znaczyć jak chmielna. Tak, na pewno chmielna. No, dobra. Weźmy teraz książkę telefoniczną. To po to ci była potrzebna. Olszewski, Egon, Mar, Piotr. Aha. Jest i Stanisław. Stań. Ale na Kopernika. To nie ten. Szukajmy Olszowskich. Jest. Stanisław Olszowski. Literat. Chmielna 15. Literat. Ale że go znam. Co? Grałem kiedyś w jego sztuce. Wszystko się zgadza. Doskonale się zgadza. Aha. Kamień spadł mi z serca. Gdybym był bogaty. Nie martw się, Antoś. Może ten literat pozwoli ci ją odwiedzać. Jaszku, wujku, chodź do mnie. Chodź. Idę, Basieńku, idę. Dzień dobry. Czy zastaliśmy pana Olszowskiego? Nie ma pana w domu. To nic. Musimy zostawić dziecko. To dziecko? Pan Olszowski będzie dziecko. Wiedział, to jest jej wujaszek. Ta. No. Wujaszek powiedział. Tak. Wujaszek. Tak. I to bardzo nieładnie, że nie czekał na dworcu. A powinien był. Dziecko mogło zginąć. Basieńku, zostań tutaj. Nie bój się. Ja się nie boję. Nie boję się. Kto ty jesteś? Ja? No jestem Michaś. Michaś? To chodź, będziemy się bawili. Do widzenia. Do widzenia, Basieńku. Do widzenia. Do widzenia, maleńka. Ale wujku, przyjdziesz jeszcze do mnie, prawda? Przyjdziesz. Ale, wujku. Ale co? No, oczywiście, kochaniem. Oczywiście, przyjdę, Basieńku. Ja się przyjdę. Bawić. Dobrze. Przyjdzie, wujek. Nie wiem. Chodź. O, koło grania. Czekaj, muszę tutaj też. Michał! Michał! Tak? Tak? Co to znaczy? Słucham. Dzień dobry, wujaszku. Co to za dziecko? Co to za dziecko? Basia. Basia? Jaka Basia? Co za Basia? Basia. Nie wiem, mamusia wie. Co za... Wujaszek mówił, że mamusia nie przyjdzie. Michał? Michał. Skąd to dziecko? No... Skąd je wziąłeś? No tu, o... Przez drzwi. Nikąd je nie brałem. Przyszło dwóch panów, tak? Jeden starszy, drugi taki mały z tym, no. Którym?
No z przedziałkiem, tak. I ten starszy mówił, to a ten... To wujcio Walicki. O, wujcio. Walicki. Jaki wujcio Walicki? No, mówił, że pan wie o wszystkim i że to bardzo nieładnie, że pan nie czekał na dworcu i... Tak, tak. I że pan jest jej tym, no... Wujkiem. Wujku, pocałuj mnie, wujku. Ja? Tak. Tak, o, czekaj, czekaj, dziecinko. No, ja nic nie rozumiem. Teraz weź mnie na ręce. Czekaj, no czekaj, 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 czekaj. Ja w dalszym ciągu nic nie rozumiem. No to co, prawda? Chodź się bawić. Kółko graniarki. Bawić. Ja tam uważam, no że powinien pan dziecko zatrzymać. Ale... Jak to, ale no przecież już drugi tydzień mija. Nic pan się nie dowiedział, a dziewczynka jest słodka, no ona jest słodka. Ale... Cała kamienica, proszę pana, uważa, że powinien pan dziecko zatrzymać. Walentowa, ale to przecież nieporozumienie. No jak, ale... Prędzej czy później ją zabiorą. Jak to? A co tu ukrywać? Już trochę przywiązałem się do małych. Słyszy Walentowa? Przynajmniej jest trochę życia w domu. A tak to tylko pan sam i sam. I wieczorami mógłby pan wcześniej wracać. Dziecko nie może usnąć. Pyta się, tylko się pyta. Maleństwo, gdzie wujaszek? Gdzie wujaszek? Co takiego? Ja mam wcześniej wracać? No, chyba żyć wcześniej. Ja też mam dla małej niespodzianko. Proszę. Co to? Pies? No pies. Jeszcze tylko tego brakowało. No, przecież Basia chciała mieć pieska, no proszę pana. Walentowa. Kuchon. Basiu. Walentowa. Opatrz. No. Widzi pan, jak się cieszy. Walentowa. Tak. Twój Gruszynko. Twój, no oczywiście, że twój. On się będzie nazywał, będzie się Kibi. Walentowa, proszę natychmiast zabrać stąd tą bydlę. I co, wujaszku, prawda, jaki on śliczny. I wyprowadzić. Prowadzić na spacer. Tak, na spacerek pójdziemy. Wujaszek, prawda, wujku. No to chodźmy na spacer. O, tak, idzie. Trzymaj. Wujaszku. Tak, dziecko, tak. A wrócisz dziś wcześniej? A to dlaczego? Cicho, Kibic, bo ja bym chciała, żebyś mi powiedział dobranoc, bo mamusi nie ma. Dobrze, kochanie. Przyjdę dziś wcześniej na pewno. Marcysiu, a ten list odłóżmy. Niech Stasia od razu po powrocie nie czyta. Bo wiesz, może jakaś zła wiadomość czy co. Ojej. A tu obiad stygnie. Kiedyś ta nasza Stasia wreszcie przyjdzie? Tyle czasu się przebiera. Jestem już. O, no nareszcie. No jakże ci tam było? A, bardzo dobrze. Góry są cudowne. Prawda? Ale cieszę się, że wróciłam. No pokaż się, Stasiu. Ojej, dziewczyno, zmizerniałaś, schudłaś. Ale skąd, babciu? Tak, właśnie. Chyba przytyłam. Nie. Już my z Narcysią cię odpasiemy. No jedz. Jedz i opowiadaj. Albo nie. Zjedz najpierw obiad, a potem pogadamy. Dobrze. A może jeszcze troszeczkę. No, dolej sobie zupki. Ależ pyszności. Prawda? Babciu, a nie było do mnie listu? Nie, skąd tam do ciebie listy? A nie, czekaj, jakiś był. Ale to nic pilnego. I tak leżał prawie miesiąc, bo przyszedł zaraz po twoim wyjeździe.
Ależ babciu, prosiłam, żeby mi przysyłać. Nie, co tam. Miałaś się struć na wakacjach jakąś złą wiadomością? Babciu, no proszę cię. No dobrze, dobrze. Choć nie rozumiem, dlaczego nie możesz najpierw spokojnie zjeść. Mhm. No. Babciu. Masz tutaj ten list. Doktorowa? Natalia? Budzisz? Kto to? Nie znam takiej pani. No i co tam? Matko Boska. Co się stało? No, a nie mówiłam Stasiu. Dziecko, co ci jest? Stało się coś okropnego. Co takiego? Moja przyjaciółka, Helenka Bzowska. No tak, tak, pamiętam. Przychodziła do ciebie, pamiętam. Jej mąż zginął na wyprawie geologicznej. No tak. Ocalał tylko jeden człowiek z tej wyprawy i nic nie umiał powiedzieć o losie pozostałych. No to wiem, no wiem, ale co dalej? No i ta Helenka zginęła. O Boż. Wpadła pod pociąg. Boże mój, Boże. Pisze o tym doktorowa Budziszowa i pisze, że wysyła do mnie dziecko, 4-letnią Basię, żeby ją odebrać na dworcu. No i co dalej? Helenka zdążyła wyszeptać mój adres. Prosiła, żebym zaopiekowała się dziewczynką. O Boże, Boże. Babciu, przecież to się działo miesiąc temu. Gdzie jest teraz dziecko? No. Boże, Boże, no uspokój się, Stasiu. Ale babciu, dlaczego nie wysłałaś mi tego listu? Przecież ja mam 70 lat. Czekaj, czekaj, Stasiu. Nie trzeba plakać, trzeba działać. Słuchaj, Maria. Wysyłamy depeszę do doktorowej Budziszowej. Niech natychmiast przyjeżdża. Słuchaj, jest tam adres zwrotny? Co? Jest. No nie płacz, nie płacz. Mówiłam, że jest. Tak. No tak, damy ogłoszenie do gazet. No przecież dziecko nie mogło zginąć. Ktoś musiał się nim zaopiekować. I pewnie nie wie, co zrobić. Dobrze. Piszemy. No pisz, pisz. Piszemy, babcia. Pisz, moje dziecko, pisz. Dziecko zaginęło. Tak, tak. Proszę natychmiast przyjechać. O tak, tak. Ja miałam złe przeczucie. Ja od razu mówiłam, że to musi się źle skończyć. Ale jakże też pani mogła takie maleństwo wysyłać samo w taką drogę? To nie ja, to mój mąż, to on nie pozwolił. Ale że też pani pozwoliła. No. A pani też mogłaby mieć więcej rozumu, żeby nie chować listu, no, tylko przynajmniej przeczytać, proszę pani. No przecież ja mam 70 lat, proszę pani. To tym bardziej. Pani wieku należałoby oczekiwać więcej rozsądku. Doprawdy. Drogie panie, to naprawdę nie ma sensu. Tak, rzeczywiście. Coś takiego. No tak, nie kłóćmy się. Zaraz. Spokojnie, zaraz. Spokojnie. Tam w przedziale, w pociągu były dwie miłe panie. I co z tego? No. I jeszcze jeden typ. Typ? Wyglądał jak zbój. Nigdy nie zapomnę tej twarzy. Jeśli ktoś porwał dziecko, to na pewno on. No, ale gdzie go szukać, proszę pani? Gdzie go szukać, proszę pani? Nie! Proszę się zatrzymać! Tak, o co chodzi? Co? O nie, przepraszam, bo omyliłam się. Proszę, proszę. Stać! Stać! Czym mogę służyć? O, przepraszam! Aha, przepraszam. O, jest! To on! To on! Dziecko! Gdzie jest dziecko? Co pan zrobił z dzieckiem? Czego pani ode mnie chce? Dziecko ma zabrać! Co porwał? No, gdzie pan ma dziecko? No, co jest? Droga pani, nie róbmy zbiegowiska na ulicy, tak? Wszystko wyjaśnię. No, co pan wyjaśnia? Tylko nie tu! Może chodźmy gdzieś w spokojne miejsce. No chodźmy, tylko nie próbuj się pan wyrknąć. Mam tego pryszka. Spokojnie. Jest. Witam panie. Witam pana. Antoni Walicki. Walicki. Aktor Dołżyk. Witam, jestem Tańska, a to moja wnuczka. Stanisława Olszańska. No, co z dzieckiem? Spokojnie, spokojnie, droga pani. Spokojnie. Dziecko zdrowe. Odczytaliśmy z przyjacielem adres, tak? Który był na kartce i
Zaprowadziliśmy dziecko do pana Olszowskiego. Pański przyjaciel jest kretynem, proszę pana. Proszę. Narobiliście bigosu, jakiego świat nie widział. Pani kto to jest ten Olszowski? Gdyby pani znała literaturę ojczystą, wiedziałaby pani, kto to jest. No, tak. Właśnie. Trudno jednak żądać od kogoś, kto pisze ważne dokumenty chemiczne ołówkiem. Podobnego, co? Proszę pani. Ale nie. Drogi panie, jesteś zacnym człowiekiem, choć pan stroi takie miny, jakbyś zjadał dzieci na surowo. Proszę pani. Pani doktorowo, niech pani nie przeszkadza. Zrobiło się zamieszanie, ale pan jest tu najmniej winien. Dziecko oczywiście odbierzemy. Proszę. No, a pan nas czasem odwiedzi, żeby zobaczyć Basię. No, tak. A może dziś zostanie pan z nami na obiedzie? Dobrze? No, zależy jaki obiad. Ja lubię zjeść tłuszcze i w spokoju. Kto by to pomyślał? Gęba złodziejska. Zaraz. Tylko nie złodziejska. Jedziemy do pana Olszowskiego. Nie ma co. Proszę otworzyć. Proszę otworzyć. Otwórz, Michałku. O, Michałek, zatańcz kawałek, witam, panie. Dzień dobry. Jestem wprawdzie bardzo zdziwiony. I pan, panie Walicki? O, ładnie pan nas wita. Najpierw jakaś koszmarna czarownica napada na nas w bramie z miotłą w ręku, potem trzyma pan gości pod drzwiami, a teraz namówił pan tego kundla, żeby wyłnął. Ja bardzo się, przepraszam, to bardzo rasowy szpic. A dla mnie może być nawet Nowofundland, byle był cicho. I Michałku, cicho tam. Michałku, uspokój psa. Wyrzucić tego psa. Czym mogę państwu służyć? Terefere kuku. Słodkie słówka zachowaj pan dla kogo innego. Mów pan prędko, gdzie? Gdzie jest dziecko? Gdzie Basia? Dziecko jest u mnie. I pozostanie u mnie. No, o tym to dopiero pogadamy. Ale na siedząco. Proszę bardzo. Dlaczego pan chce zatrzymać dziecko? Chciałabym wiedzieć. Bo je kocha. Co, kocha je pan? O, to bardzo ładnie. Widocznie nie każdy mężczyzna jest potworem. No, ale co z tego? Dziecko dostało się do pana przez pomyłkę. Nie wiem o tym. Oto jest kartka. A tą kartkę to ja pisałam. Być może, lecz na tej kartce można odczytać wyraźnie moje nazwisko i mój adres. No, to ja z Szotem. Niech pan nie udaje głupiego. Pan doskonale wie, jak to było. Poza tym myślę, że mamy do czynienia z mądrym człowiekiem. Podobno pisze pan książki. Wprawdzie żadnej nie czytałam, ale przeczytam, jak będę chora, co pewnie nieprędko nastąpi. Moja wnuczka czytała i mówi, że są doskonałe. Babciu. No, mówiłaś, więc się nie zapieraj. Otóż myślę, że do napisania najgłupszej nawet książki trzeba trochę oleju w głowie, prawda? No a skoro tak, to będzie pan rozumiał, że należy oddać dziecko, które do pana nie należy. Basia jest dzieckiem mojej najlepszej przyjaciółki, tak. I tylko ja mam prawo otoczyć je opieką. Niech pan nie robi trudności. Jako mężczyzna nie będzie pan umiał wychować dziecka. Nauczy ją palić cygara i pić wódkę. Wychowanie Basi powierzę mojej ciotce. Aha. Mogą być panie pewne, że nigdzie nie będzie jej tak dobrze jak u mnie. Więc pan dziecka nie odda, tak? Nie mogę, łaskawa pani. Tak, tak, to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, nie oddam. Jak to Basiu? Nie może pan? Przecież dziecko... Nie oddam, powiedziałem. Jest. Basiu, chodź tutaj do cioci, chodź Basiu. Ach. Moje dziecko, oto jest odpowiedź Basi. Co ty? Nie przybiegła poznaje... do mnie. Basie... Nie poznajesz mnie, dziecinko? Nie poznaję. Moje kochanie, powiedz Basiu, kochasz wujaszka? Kocham. A chcesz odejść od wujcia? Nie chcę. No i proszę bardzo. Proszę, otumanił niewinne dziecko. No nie ma rady. Proszę pani, trzeba iść na policję. Jak pani śmie? Zaraz, na to zawsze jest czas. Michałku! Ach, już się. Michał! Weź dziecko. Niech będzie na razie w drugim pokoju. Basia. Chodź, Basiu. Chodź, kibic, czeka. No. Bo, bo,
Dobrze, że ten kundel już poszedł. Czym je pan karmi? Kaszką. Płatkami owsianymi, kurczakiem i jeszcze czekoladki, jarzynki, oj, owoce, cukierki. Za dużo słodyczy. Ale na ogół nieźle. Ale... Kupiłem sobie podręcznik o karmieniu dzieci. Zresztą moja ciotka. A czy ciotka jest panną? Tak, ale o ile się zorientowałem, wnuczka pani także jest panną. Ale ja jestem babcią. Własnego drobiazgu wychowałam 7, wychowam i tego bąka. Być może. Ale ja właśnie nie oddam. No tak? No to chodźmy na policję. To jest wariat. Cicho, proszę pani. Jak pani śmie? Wariat. Panie Olszowski, sprawa jest przykra, przyznaję. A wobec pańskiego uporu, no niemal rozpaczliwa. Moglibyśmy zażądać pomocy prawa i musiałby pan oddać dziecko. Ja jednak jestem wzruszona pańskim przywiązaniem do Basi. Dziękuję, łaskawa pani. Nie ma za co. Zdaje się, że pan jest porządnym człowiekiem. Tak. Policja tutaj na nic. Czy nie uważa pan, że można byłoby sprawę załatwić ugodowo? W jaki sposób? No, przez sąd polubowny. Pan zaprosi jednego ze swoich przyjaciół, my też... I niech rozstrzygną, dobrze? Sąd polubowny? Tak. Tak, niech pan się nie upiera. Właśnie. Dziecko i tak jest już nieszczęśliwe. Po co jeszcze wnosić w jego życie spory i wojnę? Nie chciałabym, żebyśmy się rozeszli w gniewie. Może się uda znaleźć jakieś wyjście z tej niemożliwej sytuacji. Tak, słusznie. Słyszy pan? Sama mądrość przemawia przez tę panią. Ona ma to po mnie. Tak, więc jakże będzie, drogi panie? Zgadzam się. Niech będzie sąd polubowny. Wyrokiem sądu polubownego, zważywszy trudną do rozwikłania zawiłość sporu i dobrą wolę obu stron, mających na względzie jedynie szczęście dziecka, orzekamy. Czytaj pan dalej. Proszę was. Orzekamy, Barbara Bzowska ma przebywać aż do dnia uzyskania pełnoletności lub odnalezienia bliższej rodziny przez miesiące parzyste u Stanisława Olszowskiego, przez miesiące nieparzyste u panny Stanisławy Olszańskiej. Tak. Obie strony będą miały prawo zamiany tych terminów, przedłużenia ich i skracania po uprzednim porozumieniu. Tak. Tak, no więc Basia, droga pani, będzie miała 2 domy. I w każdym będzie pan mile widziany. Zresztą nie wiem, czy 2. Jak to? Czy zauważył pan, jak ten Olszowski patrzy na Stasię? No co tam, dziecko? Chodź bawić się z nami, z ciocią i z wujkiem. Dziecko, przecież ja mam 70 lat. No to co, że 70 lat?